Kończy się rewitalizacja wodzisławskiego Balatonu. Jest nowe boisko do siatkówki, miejsce dla rowerów, plac zabaw, deptak czy taras widokowy. Inaczej wygląda też droga wewnętrzna i miejsca postojowe. Oficjalne otwarcie w połowie sierpnia, ale w Silesia Flash już dziś możecie Państwo zobaczyć, jak zmieniło się to kąpielisko. Na miejscu była Fatima Orlińska. Tych ponad 50 hektarów terenu skrytego pomiędzy zielenią i bogatym drzewostanem już za ponad 2 tygodnie na nowo zacznie tętnić życiem. Ośrodek rekreacyjno-wypoczynkowy Balaton w Wodzisławiu Śląskim od września zeszłego roku przechodzi gruntowną modernizację i jest to jedna z najbardziej wyczekiwanych inwestycji w mieście. Jednocześnie z uwagi na skalę i koszt również największa obecnie realizowana. Balaton po remoncie pozostanie jednak w klimacie znanym mieszkańcom dotychczas, wzbogacony o nową infrastrukturę. To między innymi wypożyczalnie sprzętu pływającego, cały węzeł sanitarny, szatnie, prysznice, sauna dla morsów przede wszystkim, pełen węzeł z toaletami, magazyn sprzętu jakby pływającego, nowa wieża ratownicza, nowo nasypany piasek, szeroka plaża, wiata ogniskowa. Tarasy, ale też bardzo istotna rzecz do rozwoju jakby ośrodka na przyszłość, czyli droga dojazdowa, która też umożliwi nam rozwój tej części miasta w przyszłości. Do tego blisko 100 miejsc parkingowych, a to wszystko bezpłatnie. Balaton docelowo ma być miejscem dla wszystkich, miłośników sportów wodnych, opalania rodzin z dziećmi i rowerzystów. Wokół zbiornika funkcjonują ścieżki pieszo-rowerowe, plac zabaw i boisko. Zarządca ma jednak plan, aby ośrodek tętnił życiem nie tylko w okresie wakacyjnym. Chcemy, żeby od tego remontu, od tej inwestycji stał się również obiektem takim całorocznym, tak? W związku z tym takie inwestycje jak sauna dla morsów, którzy dużej ilości odwiedzają nas w okresie zimowym, więc to wszystko powoduje, że ten ośrodek będzie żył nie tylko w sezonie letnim. W lecie wiadomo, słońce, plaża, sprzęt pływający, to co do tej pory było. No i oczywiście ambitne plany, jeżeli chodzi o to, że mamy nowy ośrodek, mamy nowe nasze zamiary związane z głównie charakterem tego ośrodka, czyli imprezy o charakterze rekreacyjno-sportowym, o charakterze sportowym i również różnego typu inne koncerty i tak dalej. A pierwszy już w dniu oficjalnego otwarcia obiektu 15 sierpnia. Wtedy na specjalnie przygotowanej scenie zagrają Calvi i Remi, będą atrakcje dla dzieci i piana party. Miasto zaprasza od godziny 16:00.